Cześć, witajcie w pierwszym odcinku mega kampanii. Z tego co patrzyłem w komentarzach, najwięcej było Hiszpanii. Jest to również miejsce, w którym ja po prostu całkiem lubię grać, i z tego wynika, że po prostu nimi zacznę i tyle. A wziąłem sobie Abadid, gdyż taki dhunununid na przykład jest chyba tutaj najpotężniejszy, jeżeli chodzi o muzułmanów. Chrześcijanami nie chcę grać, bo po prostu mi się nie chce. Raczej zdecydowana większość megakampanii była rozgrywana chrześcijanami Więc no... Poza tym mam sobie taki zamysł lekki Zrobienia kolonii jakiegoś na przykład muzułmańskiego Meksyku Albo czegoś takiego i grania po prostu w, później w Europce, Wiktorii i tak dalej Meksykańską kolonią właśnie Seria będzie prowadzona w stylu dosyć luźnym To znaczy nie będzie tryhardowania, nie będzie... E, jakiegoś tam super minmaxowania Raczej będę patrzył na to, co takie postacie chciałyby w sumie same zrobić, gdyby to one grały, a nie ja. Aczkolwiek też własnej narracji za dużo praktycznie nie będzie, ponieważ jednocześnie mniej więcej na tym kanale będzie pojawiała się seria narracyjna z Stellaris. Nie będę miał za dużo czasu, żeby po prostu się bawić właśnie z tym. Tutaj widzę, że nasza postać jest już wyedukowana po części w tutaj wojskowości. I skoro poszła na początku w drzewko rycerza, rycerskości, chociaż no nie wiem czemu na przykład taki muzułmanin miałby się rycerskością interesować, gdyż to była raczej chrześcijańska i e, głównie europejska tradycja. No, Hiszpania też w Europie, ale muzułmanie to jednak chyba ich to za bardzo nie interesowało. Ale myślę, że jednak to pójdziemy. Zobaczmy, jakie on ma cechy w ogóle. Jest e, cyniczny, lubi się obżerać. Tchórzliwy i chciwy. Czy jest ogólnie takim y, totalnym frajerem, tak troszeczkę. Natomiast jest ambitny. Jest wyedukowany na żołnierza, ale w sumie niezbyt dobrego. I ma jeszcze tam jakieś doświadczenie w walkach. Jak również ma tą rycerskość. Zaczynamy sobie z dwoma prowincjami. W Kasiory mam tyle co nic. Zarabiam co nieco. Nie jest to jakoś specjalnie źle. Prestiżu jest dosyć sporo. Pobożności. Pobożność mu spada, ponieważ jest on no, grzesznikiem według muzułmanów. Hmm, widzę, że tutaj muszę pyknąć sobie komendę. Właściwie. A nie, tego się nie wyłącza komendami. Czy mogę? O dobra, mogę. Wyłączyć jednak tutaj. Czyli jak widzicie mam włączone che, ale jednak nie będę ich używał. Wykorzystywałem je do testowania i sprawdzania różnych plików przy konwersji, więc tak naprawdę jeszcze raz mi się przydadzą, jak będę konwertował z Crusadersów do Europki ale że pokazuje wam praktycznie wszystko, co tutaj się będzie działo, no to tak jakby nie ma możliwości, żebym gdzieś jakiegoś czyta wcisnął. Włączmy, powiedzmy, prędkość czwartą, rozpocznijmy grę, zobaczmy, tutaj mamy frakcję, która się pojawiła już na samym starcie, widzę jeden z moich wasali dosyć mnie nie lubi. Czy mogę sprawdzić, co ja na przykład o nim myślę? Nie, nie mogę? Naprawdę? A to słabe. W Crusader Kingsach 2 od razu było pokazane, co on o nas myśli, co my o nim myślimy, ale to chyba nie ma znaczenia, kiedy jestem graczem. No ale jakby się chciało trochę porolejować, to właśnie mogłoby się to jednak przydać. Nie chciałem też aftasidami zaczynać, bo pomimo tego, że oni, jak widzicie, armię na start mają dosyć sporą, o tyle zdarza się, że są często atakowani przez chrześcijan już na samym starcie, ewentualnie oni atakują chrześcijan, a że oni mają wszyscy, wszyscy często ze sobą sojusze, to zwykle przegrywają. Myślę, że zaczniemy sobie od razu wojenką, bo nasz władca jest ambitny. Raczej chciałby coś osiągnąć, a nie po prostu siedzieć w miejscu i nic nie robić. Ale zanim to zrobimy, zajmijmy się radą. Nie mamy nic do konwertowania, więc nasz tutaj kapłan może zostać, poprawiać opinie z różnymi tutaj religijnymi osobami. To chyba na tym polega. Jak również. Tak, to poprawia wszystkim osobom opinie, które są z tej samej religii. Wow, to jest całkiem niezłe. Jak również zwiększa pobożność. Ten tutaj zarządca nie jest zbyt utalentowany, no ale jest dosyć silnym wasalem, więc nie będziemy go wyrzucać. I na początku myślę, że kasa się przyda, szczególnie, że nasz władca jest chciwy. No szkoda, ja bym w sumie wolał tak naprawdę development poprawiać, ale. Tutaj development w Hiszpanii jest naprawdę dobry na start, więc z tym nie powinno być problemu. Cordoba ma w sumie 800 żołnierzy, więc o ile bym z chęcią ich zaatakował, o tyle to nie będzie aż takie łatwe. Myślę, że najpierw lepiej, chociaż w sumie oni mają sojusznika, a Cordoba nie ma. To warto zawsze sprawdzać. Ten sojusznik to jest mój wasal, czyli do tej wojny nie mógłby tak czy siak dołączyć. Dalej, co tam? Dyplomata jest absolutnie beznadziejny. Tak, on ma żołnierzy bardzo niewiele, więc w sumie nie muszę się z nim liczyć. Mogę wybrać jakiegoś lepszego dyplomatę, któremu również każemy zająć się sprawami wewnętrznymi. To poprawia relacje z wasalami. A jak widzicie, one nie są zbyt dobre i trzeba je poprawić. Tak samo marszałek jest absolutnie niekompetentny, więc weźmiemy po prostu najlepszą osobę, którą mamy, którą jest również nasza, na, nasz następca, to też jest całkiem. W sumie fajne. No tak, jak mówię, będzie ta seria prowadzona dosyć luźno, więc o ile będę się starał robić sensowne dla postaci decyzje i nie blobować yy, niesamowicie, o tyle może Wam nie wystarczać ilość narracyjnego kontentu, jeżeli przyszliście tutaj po to. Przygotujmy wojnę z Kordobą. W sumie przygotowanie to jedynie przesunięcie punktu tego. Oni, ile mają kasy? 220. Hmm, to nie jest zbyt dobrze. Mogliby być w stanie w sumie jakichś najemników wziąć. Chyba jednak trochę poczekam. Jeżeli ja będę miał tyle kasy, żeby wziąć najemników, to wtedy nawet jak oni wezmą, to nic im to nie da. Obawiam się też, że tchunununit mógłby zaatakować ich, bo oni są na tyle silni, że nie musieliby się bawić w żadnych yy, najemników. A i zobaczymy, co tutaj będzie. Potencjalnie Almoravid mógłby nam zagrozić, ewentualnie y, Francja. Święte cesarstwo rzymskie istnieje. Jak widzicie to jest rok 1066. Mamy też wojnę pomiędzy Seldżukami a Imperium Bizancjum. Czy po prostu Bizancjum? Seldżukowie w teorii mają 25 tysięcy. Biją się o Armenię. Byłaby duża strata dla Bizancjum, gdyby. Przegrali tą wojnę, ale z tego co pamiętam, zwykle ją wygrywają. No nie wiem, zobaczymy jak tym razem będzie. Co my tu mamy? Właśnie, bo ja zaznaczyłem, żeby tutaj e, tego władcę, który jest w sumie moim następcą, z tego co widzę, e, lepiej do nas przekonać. Nie wiem, czemu tutaj przekonywanie do siebie jest zrobione jako intryga, zamiast po prostu pójść do niego i pogadać, bo w Crusader do Kings 2, chyba było to tak zrobione, z tego co pamiętam, że. Idziesz i gadasz z nim, i po prostu poprawiasz z nim relacje w ten sposób. I to była jaka interakcja, a tutaj jest intryga. Podczas przyjmowania gości pojawiła się okazja, żeby postawić naszego syna w dobrym właśnie świetle. Aczkolwiek możemy po prostu tego, żeby zdobyć prestiż dla siebie. A że on ma już dosyć dobrą relację z nami, a nasz władca jest dosyć ambitny. W sumie, jakby był jeszcze do tego dumny, to, to już w ogóle wywziąłbym opcję numer 2. Ale sądząc po tym, że żadna z opcji nie jest zaznaczona z żadną cech, to mogę wziąć w sumie co chcę i na opcję numer 2. I z tego co widzę, wybuchła ta wojna, której się obawiałem. Republika Kordoby zostanie podbita przez Nid. Raczej nie mam nic, co mógłbym z tym zrobić. Natomiast podbijemy sobie Cadiz. Jeszcze co powiem, w ch tej chwili to przydałoby się jakiegoś sojusznika znaleźć, może z nie wiem, z wami czy coś. Czy ja mam jakąś rodzinę, którą mógłbym y, komuś dać jako męża, żonę? Zaręczyć tam, zrobić jakiś ślub? Nie mogę. No, chociaż w sumie, mój syn ma trójkę dzieci i wiecie co to jest bardzo słaba rzecz, bo się państwo rozpadnie. Ale sądząc po tym, że roleplayujemy, to nie będę miał z tym. W sumie problemu, pomimo że moim zdaniem jest to chyba najgorsza mechanika gameplayowo, jaka może być, jest niesamowicie irytująca i nieprzyjemna, więc na szczęście teraz są dosyć łatwe sposoby, żeby jej unikać, ale co tam? Z odpowiednimi argumentami będziemy mogli naszego syna przekonać do nas. O kurde, ale dzisiaj jest gorąco, ja nie mogę. W sumie, no nie jest aż tak absurdalnie gorąco, ale i tak się trochę poca i to mi przeszkadza. Trochę mnie to irytuje. Hmm, możemy spróbować właśnie wykorzystać naszych argumentów. No i jest duża szansa, że nam się nie uda. Ale jakby się nam udało, to byśmy zdobyli prestiż i oczywiście poprawili mocno relacje. Natomiast możemy jedynie wymienić dyplomatyczne grzeczności. Będziemy pewni, że to poprawi opinie trochę mniej, ale jednak. I weźmiemy opcję numer 2. On nas już całkiem nieźle lubi. Chociaż z tego co widzę, nie lubi nas głównie przez nasze cechy. Wypowiadamy wojnę. To będzie... Wojna o tytuł de jure, czyli według prawa, czy jakby to powiedzieć, według ludzi, którzy tutaj mieszkają, mamy prawo do posiadania tego ziemi, tych ziem, jako że posiadamy nadrzędny tytuł. W teorii on ma tego sojusznika, no ale w praktyce, jako że jest tym sojusznikiem mój wasalt, on nie powinien móc dołączyć do tej wojny. Jeżeli dołączy, to wykupie um, najemników. I po prostu będę miał ból przez następne połowę odcinka, bo jest to coś, co nie powinno być możliwe. Jeszcze bym zrozumiał w jakimś świętym cesarstwie rzymskim, które jest de facto bardzo mocno e, sfragmentowane i, i wasale mają bardzo dużo wolności, no ale w emiracie hiszpańskim. No coś wątpię. No niestety jest duża szansa, że oni mogą mnie zaatakować. I byłby problem. Raczej nie byłbym w stanie się bronić. Może przydałby się na przykład sojusz z Aftasidami. Tylko że no nie mam jak go zrobić, chyba że. Mojego syna dać za... Nie ma nikogo. Ewentualnie może mam jakąś córkę czy coś. O, rzeczywiście. Ale to musi być z jego dynastii, Zaftasidów. To jest jego drugi syn. Dobra, niech będzie. Tylko, że będziemy mieli sojusz z nim, a nie z. A nie z emirem. No ale cóż, to też jest 1200 żołnierzy. To. Jest ok, opcja. Tylko, że ten sojusz niestety będzie miał chyba miejsce, kiedy odbędzie się ślub. A że ona ma 6 lat. No to jeszcze. Chyba 10 lat. Będziemy musieli na to poczekać. Mamy też. Event następny. Syn chce się z nami podzielić jakąś tam wiedzą. Za przysługi. O. Zapomniałem tego słowa. Czy bierzemy tą opcję, czy nie? Czy byłby zainteresowany specjalną wiedzą? W sumie nie mam pojęcia. Dobra, weźmy to. I są to lekcje intrygi, które poprawiają naszą intrygę na jakieś 15 lat o 3. Nie jest to specjalnie przydatne. Nasza propozycja została zaakceptowana. Tutaj następuje. Oblężenie skończy się za chwilkę. Te odcinki mega kampaniowe z chęcią zrobiłbym trochę krótsze, ale jeżeli nie będę robił ich jakieś 30-35 minut, to, to mogłoby potrwać tak naprawdę wiecznie. Aczkolwiek sądząc, że te odcinki będą pojawiały się raz na dwa dni, co ja gadam, raz na trzy dni, to jest szansa, że w sumie będziemy szli przez to całkiem szybko. To będzie ponad dwa odcinki w tygodniu. No i on został naszym wasalem. W sumie mogłem jednak wybrać podbój, bo wtedy byśmy mu chyba tą prowincję zabrali, a on teraz mnie nienawidzi. Poprawmy z nim relację zamiast z naszym synem w tym momencie. Na razie jeszcze będę te eventy czytał. W miarę. Natomiast jeżeli zaczną one się pojawiać już któryś tam raz z rzędu, to na, jedynie wymienię ich nazwę i od, to, co wybiera mi tyle. A o, mamy. Właśnie od szejka Muhammada, czyli naszego syna, zaproszenie na ucztę, które zaakceptujemy. Zostaliśmy ciepło przyjęci i zaczyna się zabawa. I na takiej uczcie będzie się pojawiało po prostu sporo eventów. Nasz władca znalazł się w głębokiej rozmowie, czy tam długiej, z tą osobą. Ja dodałem moda też, żeby podpisy ich były, bo w Podstawowej wersji nie ma podpisów osób, a tak to można sobie tutaj od razu sprawdzić. Nie trzeba na niego klikać. I chce on poznać naszą opinię na temat podatków. Jest to temat, który bardzo go interesuje. A jako, że nasz władca jest chciwy, to raczej coś sądzę, że podatki również go interesują. Więc sporo rozmawiamy z nim i jest szansa, że zostanie naszym przyjacielem. I tutaj też zobaczę. A, 1200 oni mają żołnierzy, RTX 1900. Ja mam 1500. Więc na razie nie będę wojował. Chyba już w tym odcinku również w ogóle jest szansa, że nie będzie żadnej wojny. No i powracamy z uczty. Nic specjalnego, więcej się nie wydarzyło, aczkolwiek nasz władca mówi, że była ona świetna i że będzie ją bardzo długo pamiętał. Żegnamy się z naszym synem i następcą. Taka uczta powoduje, że Nasz władca z, traci sporo stresu, szczególnie, że jest obżartuchem i zapewne już niedługo stanie się totalnym grubasem albo otyłym. Jeżeli wolicie tak powiedzieć, bo jeszcze nie wiem, może kogoś słowo grubas obrazi. Nie żeby mnie to obchodziło, jakie słowo kogo obraża. Taki mój charakter już będziecie musieli się do tego przyzwyczaić. Co prawda, nie zamierzam ludzi po prostu obrażać. Tak bez powodu, ale no, jednak. No i mamy też poprawienie relacji z osobą, która tą ucztę prowadziła. Taka całkiem spoko mechanika. Zastanawiam się właśnie, czy może nie wziąć tych um, naj najemników i nie zaatakować tutaj Zirid. Jest on w stanie wojny i spadła mu ilość żołnierzy. Tym bardziej nie ma on żadnych sojuszników, więc dobra, zróbmy to. Zastanówmy się, którą prowincję by tu podbić. On chyba wszystkie trzy posiada samemu. No i tak, Malaga jest chyba lepszą prowincją. Chociaż ona ma ten fort tutaj, co powoduje, że dłużej bym to oblegał. Więc nie zamierzam tego robić. Podbijemy sobie tą prowincję, która jest łatwa, łatwiejsza do zdobycia. No i dobra. Nie ma co przedłużać, chociaż widzę, że zapomniałem punktu przesunąć. Ale dobra, z tego co widzę, tutaj też jest problem ze zdobyciem. Kurde, w tej Hiszpanii to już forty są. Więc będę zmuszony wydać troszeczkę pieniędzy na stałą drużynę. Stałą w sumie, nie do końca. W CK2 była stała. Natomiast tutaj jest ona taka półstała. To znaczy, w sumie zupełnie nie stała. Natomiast są to specjalni żołnierze, którzy są sporo lepsi niż tacy zwykli poborowi, niż takie zwykłe po, pospolite ruszenie, jakby to można powiedzieć. A na przykład takie onagery pozwalają znacznie szybciej zdobywać forty, i odpowiedni poziom maszyn oblężniczych będzie ułatwiał na kolejne poziomy fortu zdobywanie. Co prawda, żeby to zrobić, trzeba mieć odpowiednią technologię i wydaje mi się, że teraz to nie miało znaczenia. Teraz jak już te onagery wziąłem, to i mógłbym spokojnie Malagę zdobyć. Ale skoro wybrałem Cabre, no to niech będzie i Cabra. O właśnie, możemy w tym momencie zająć się zobaczeniem, jak wygląda nasza kultura. Jesteśmy Andaluzjanami, czyli kulturą hiszpańską, mocno zainspirowaną... Kulturą arabską. Jest ona dosyć zaawansowana. Je jesteśmy w erze wczesnego średniowiecza z siedmioma usprawnieniami. Takie kultura włoska, na przykład, jest troszeczkę bardziej zaawansowana, grecka też trochę bardziej. Beduińska kultura jest w ogóle zaawansowana bardziej, pomimo, że w sumie jest to praktycznie półwysep arabski, czyli takie trochę pustynie. Ja bym zrozumiał, jakby to była jakaś kultura. Maszyniki, gdyż ona znajduje się w, na przykład w Bagdadzie czy Tamaszku, czyli miastach, które rozwijały się szczególnie w ciemnych wiekach bardzo, bardzo dobrze. Natomiast kurde, beduńska, jak możemy zobaczyć, w sumie kultura polska jest równie zaawansowana co my. jakbym zaczynał w pierwszym start date to kultura polska byłaby sporo mniej zaawansowana. Ale widzę, że w sumie. Kultury europejskie są równie zaawansowane. Taka na przykład francuska jest tak samo zaawansowana co Polska. Dziwne to trochę, jak szybko ta Polska nadrobiła kulturalną e, różnicę. Jesteśmy też muzułmanami Muwalladi, specjalną grupą, która znajduje się tutaj w Hiszpanii i o której historycznie nic nie wiem, więc niestety nie będę wam w stanie e, ciekawostek o tym opowiadać żadnych. Możemy sobie tutaj wszystko zobaczyć. Najważniejsze jest chyba to, jakie są grzechy, a jakie są cnoty tej religii. No i niestety posiadamy dwa grzechy i, żadnego, i żadnej cnoty, więc trochę niefajnie. Święta miejsca mamy na przykład w Kurdobie lub w Fezie. Pozostałe są tutaj, więc one nie mają dla nas znaczenia. I mamy impas strategiczny, gdyż nasi dwaj dowódcy proponują inne strategie. I tak, e, Sheikh Mohammed proponuje nam plan bardziej defensywny i poczekanie aż przeciwnicy wyjdą sami z okopów, a że nasz władca jest churzem, no to myślę, że jest to dla niego lepsza opcja, bo raczej nie ma on ochoty ofensywnie w bitwie atakować. W ogóle on jest na polu bitwy. Jest! Kurde, pomimo tego, że jest churzem, jest genialnym dowódcą. Kurde, nie spodziewałem się tego zupełnie. Chyba, że to nie on, chyba, że coś przeoczyłem. Nie no, to jest on, ale ma 14 Marshala. A tutaj 29 Commander Advantage. Aaa, to wszystko przez to, że dowodzi swoim wojskiem. Jest niezłomny. Nigdy się nie podda, co dziwne, skoro jest chórzem. Jak również jest rycerski. Jest to taki trochę rycerski tchórz. Dziwne połączenie. Nie spodziewałem się tego. W ogóle zobaczmy. On też ma. Nie, on ma na imię Abbad. Okej, okay, to od niego jest nazwa Emiratu, Abbadid. Właściwie to nie od niego, tylko od dynastii, a dynastia zapewne zaczęła się sporo wcześniej. Czy mogę kliknąć gdzieś tu drzewko dynastyczne? O, jest tutaj. A nie, jednak zaczęła się od niego, to od niego jest nazwa tego Emiratu. Dobra. Mamy też widzę Perk do wybrania. I to. ta niezłomność to jest właśnie Perk, czyli pomimo tego, że jest on wielkim tchórzem. To jednak postanowił popracować nad sobą i nauczył się przynajmniej jakiegoś tam minimum odwagi. Dobra, wygraliśmy wojnę, zyskaliśmy prestiż, zyskaliśmy sławę, jak również prowincja, o którą walczyliśmy to chyba najważniejsze. Tuż po zdobyciu takowa prowincja, niestety, jest słabo przez nas kontrolowana, więc wyślijmy marszałka, żeby tą kontrolę budował. Ja tutaj też wykonałem akcję, o której zupełnie nic nie powiedziałem. Wybrałem perka i w sumie zauważam, że skoro gram dosyć tak tutaj lekko, a nie jakoś tryhardowo, to może powinienem powiedzieć, co ja tutaj robię. Nasz władca już zaczął grę z wybranym drzewkiem zarządcy, tak jakby wojskowego. Nie wiem, jak to dokładnie po polsku przetłumaczyć. Overseer chyba nie ma jakiegoś odpowiedniego słowa. Natomiast jest to po prostu taki zarządca wojskowy. I wybrałem tutaj perk dający nam tańszych najemników, szczególnie w tym momencie gry, kiedy nasze armie nie są zbyt duże najemnicy, bardzo nam się przydadzą, jak również oszczędzimy sobie na nich pieniążki dukaty, czy tam by powiedzieć czy to są dukaty? w sumie nie wiem, w Europce są dukaty a czy w Crusader Kingsach są? ewentualnie mogłem wybrać na przykład Bellum Justum albo Dom Mężczyzny to daje nam zwiększoną przewagę w bitwach na naszym terytorium, a to dałoby nam tańsze wypowiadanie wojen, jeśli chodzi o prestiż czy pobożność. Aczkolwiek zadecydowałem za czymś innym. Dzięki tej prowincji zwiększy się nasza ilość żołnierzy. A gdybym się okazało, że mam troszeczkę więcej kasy, to mógłbym zainwestować w wojska, ale sądząc po tym, że nasz władca Raczej nie jest zbyt rozrzutny. Myślę, że będziemy tą kasę po prostu zbierać i jedynie będziemy inwestować ją absolutnie wtedy, kiedy musimy. Na przykład, jak tutaj, zainwestowałem w wojsko, żeby po prostu te prowincje podbijało się dosyć szybko, a nie 3 lata. Władca miał pojedynek tutaj z jakąś osobą. Kto to jest? Jest to przypadkowa osoba, która nie ma ani rodziny. Dosłownie. Nie wiadomo skąd on się wziął, ale za to ma dynastię swoją własną, które, której jest jedyną osobą. To dziwne. Może po prostu nadali mu tytuł szlachecki niedawno, a jego rodziny nie znamy. Natomiast podczas właśnie tego pojedynku z nim, on był bardzo dedykowanych i władca przestraszył się, że może mu się coś stać. Ledwo udało nam się go pokonać i Władca postanowił nie pokazywać swojej ulgi kiedy wreszcie udało mu się go pokonać I tak, moglibyśmy wykorzystać go On dojdzie wtedy do naszego dworu Możemy zrobić im wykład na temat honoru co zwiększy nasze, nasz prestiż i pobożność jak również możemy go po prostu zabić W sumie jedyne co z tego mogę wziąć jako logiczny wybór Według naszej postaci to chyba zrobienie mu wykładu. Bo w końcu jednak jesteśmy rycerscy, a to jest. E, według tego eventu chłop po prostu zwykły, a nie szlachcic, pomimo że ma tytuł szlachecki, co jest trochę dziwne. A może to jest po prostu. No nie wiem, dynastia to tytuł szlachecki, tyle. No więc zrobimy mu ten wykład. Niech się troszeczkę ponudzi. Żołnierze razem z nim. Co trochę dziwne, bo nie zasłużyli sobie, no ale. No, i stał się nasz władca też gruby, co oznacza, że może niedługo umrzeć. Ale że jako uwielbia się obżerać, no to nie będę się odchudzał. Po prostu pozwolę mu niestety umrzeć. Zobaczmy w ogóle naszego następcę, bo to też jest dosyć ważne. Jest on arbitrarny, cyniczny i ambitny. Czekajcie, tutaj ambicja jest w cechach charakteru, natomiast u naszego władcy ambicja jest poza cechami charakteru. Całkiem możliwe, że po prostu on ma pięć cech charakteru i ta tutaj poprzeczka nie może się fizycznie dalej przesunąć według gry. Więc cechę charakteru wrzuciło do zwykłych cech. Pewnie tak jest, bo on jest postacią startową, więc całkiem możliwe, że dali mu pięć takich cech, kiedy zwykłe postacie praktycznie zawsze mają albo 3, albo 4 takie wygenerowane już przez grę. Ja lubię sobie czasami pogadać o mechanikach gry po, zamiast jedynie o fabule, więc tu troszeczkę ten efekt minimalnie roleplayowy niszczy, no ale chyba Wam nie będzie to aż tak bardzo przeszkadzało. Główną serię na kanale i tak jest raczej Stellaris, to wydaje mi się, że najbardziej będziecie chcieli oglądać. Chociaż może okaże się, że CK3 i EU4 będą bardziej popularne, bo w sumie więcej ludzi ich lubi, ale za to również więcej osób nagrywa te gry, więc też duża konkurencja powoduje, że. Wydaje mi się, że Stellaris jednak będzie się bardziej podobało ludziom ogólnie. Jest również wyedukowany równie dobrze co my, czyli niezbyt dobrze. Jest też. Jest też takim gloryfikowanym bandytą. Po prostu lubi się y, nachapać jakieś zdobycze. Nie wiem, może zdobywcą? Nie, to by było Conqueror. Nie wiem, jak to dokładnie przetłumaczyć, ale wiem o co chodzi. No i ma on również 33 lata, więc młody to nie jest. Zobaczmy natomiast jego następcę. Pierwsze z jego dzieci to jest córka, więc ją można tam totalnie pominąć. On jest y, edukowany na Osobę uczoną. Hmm. No dobra, nic z tym nie mogę zrobić, więc to zobaczmy. Zostawmy. Nagły szok. Władca trenował e, strzelanie konne. No i niestety zdarzyło się, że koń się przestraszył. I jest szansa, że z niego spadniemy. Co zrobimy? Możemy spróbować go uspokoić? Albo. Zeskoczyć bezpiecznie, żeby się potencjalnie nic nie stało. Jako że nasz władca jest chórzem, wybierzemy opcję numer 2. Jeżeli chcecie wiedzieć, co konkretnie one dają, to mogliście sobie przeczytać, zapauzować w razie czego. Natomiast w takiej prostej decyzji, która dla naszego władca wydaje się raczej dosyć oczywista, nie muszę się nad tym nawet zastanawiać. Możemy sobie podejrzeć, co tutaj się dzieje i zobaczcie. Seljukowie już tylko 8000 żołnierzy, Bizancjum jeszcze ma 6. No i nie idzie im za bardzo ta inwazja. Miejmy nadzieję, że za bardzo tutaj dziwaczne rzeczy nie będą się działy. Rzeczy, których ja nie lubię ogólnie w Crusader Kingsach, które się dzieją, to, to między innymi Bizancjum podbijające tutaj tereny stepowe i rosyjskie. To jest rzecz moim zdaniem nie do zaakceptowania, jakąkolwiek pseudo logiką. Nie lubię też, że bardzo często te tutaj państwa upadają i chrześcijanie lubią podbijać bardzo dużo, jakiś Bizancjum się tu wciska też w Persję czasami, to też jest paskudna rzecz, ewentualnie Imperium Arabskie lubi się rozprzestrzeniać wszędzie, ewentualnie coś co mnie bardzo irytuje to święce, Święte Cesarstwo Rzymskie podbijające Węgry. A reszta, reszta rzeczy jest w miarę do zaakceptowania. Jakieś duże inne państwa, jak powstają, to mi za bardzo nie przeszkadza. Jest dzień turniejowy, słońce świeci. Chłopi zajmują się przygotowaniami turnieju, który jest aranżowany przez naszą żonę. Wszyscy rycerze dopingują, kiedy Emira Kera zapowiada właśnie turniej. W imieniu ich honoru i przynajmniej tym razem. Nasz władca może po prostu siedzieć i oglądać. Aczkolwiek nie może spędzić całego czasu jedynie siedząc na tronie. Więc możemy dopingować naszych rycerzy, lub uznać, że jest to dzień naszego honoru, czyli władcy i jego żony. Myślę, że ambicja dyktowałaby wybranie e, opcji numer dwa. Tylko tak troszeczkę, bo to raczej duma. Eee, właśnie byłaby za tym, ale jednak. Opcja numer dwa. Widziałem również, że ludzie sugerowali różne inne miejsca startu, ale jeżeli będziecie chcieli, prędzej czy później mógłbym zacząć serię po prostu z Crusader Kings'ów czy Europy Universalis w innych miejscach. A że jest to mniej więcej koniec tego. Mm odcinka to mogę sobie o tym pogadać tak na spokojnie jak ktoś czekał bardziej na sam gameplay no to miał go wcześniej e, tutaj nie gram dlatego że raczej miałoby to bardzo mały sens e, przy konwersji do Victory i Hearts of Iron szczególnie tutaj by się praktycznie nic nie działo tak samo tu tak samo w Indiach no Indie to jeszcze mogłyby przejść gdyby nie to że to jest pierwsza mega kampania więc Chciałbym ją zrobić gdzieś w Europie i tu miarę blisko. Wikingami nie będę grał, ponieważ wydaje mi się, że możecie serię z Wikingów znaleźć na YouTube inne. Jest ich pewnie ze 100. Szczególnie, że ostatni dodatek, którego, by the way, nie mam, był o, właśnie o Wikingach, to myślę, że raczej dużo serii o nich już powstało. Czy mega kampania Wikingami była? Na angielskojęzycznym YouTube prawie na pewno, na polskojęzycznym chyba nie. Ale też na polsko-języcznym YouTube nie było w ogóle praktycznie mega kampanii za dużo, więc no to, to taka, że, taka sobie sprawa. Możemy wybrać dynastyczne dziedzictwo, które będę wybierał według tego, jak władca jest wyedukowany lub jakie są jego ambicje. Jako, że nasz władca jest obecnie wojskowym, to wybierzemy właśnie dziedzictwo wojskowe, jak również jest rycerzem. No i to jest chyba najlepsza opcja. Dostajemy troszeczkę więcej... Umiejętności walki, prowess to właśnie jest, i troszeczkę więcej efektywności rycerzy. Mamy też perk wojskowy, i w tym przypadku weźmiemy właśnie ten dom mężczyzny. I co ciekawe, jak gramy postacią żeńską, to się wtedy nazywa dom kobiety. To jest rzecz, o której twórcy spokojnie mogliby zapomnieć. Ja nie będę się raczej zbytnio skupiał yy, na świecie zewnętrznym tutaj poza Hiszpanią póki nasze państwo nie stanie się jakoś specjalnie większe, tak naprawdę jedynie obchodzą nasz, nas nasi sąsiedzi jednym z takich groźniejszych jest tutaj właśnie Almurawit który widzę jest w stanie pokoju i ma jakiegoś sojusznika jego sojusznikiem jest tutaj sułtanat Afryki który nazywa się który jest dynastii Mahdid o kurde będę miał problemy z czytaniem tych Dynastii muzułmańskich, Więc moglibyśmy skomplementować przy następnej okazji właśnie osobę którą, próbujemy, osobę, którą próbujemy do siebie przekonać, tego wasala, którego zdobyliśmy dzisiaj, właśnie i moglibyśmy skomplementować jego nieugiętą wiarę w Allaha albo zostawić wiadomości profesjonalnie. Myślę, że spróbujemy, gdyż jest on osobą dosyć wierzącą tutaj mocno. Jest nawet fanatyczny, co znaczy, że byłby bardzo podatny na taki komplement raczej. No i udało się oczywiście. W tym momencie będę się z Wami też dzisiaj żegnał. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Następny za dwa dni, bo jutro znowu będzie przerwa. Pojutrze, właśnie będzie następny odcinek mega kampanii. Natomiast 16 będzie pierwszy odcinek drugiej serii ze Stellaris. Cześć!